Wraca do Państwa studio telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam po przerwie, drodzy Państwo, a razem ze mną w studiu gość, którym jest Małgorzata Janowska, poseł Partii Republikańskiej. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i zanim przejdziemy do głównych tematów naszej rozmowy, to trzeba zaznaczyć, że pani poseł specjalnie do naszego studia przyjechała prosto z Bełchatowa. No i myślę, że o te sprawy najważniejsze dla Bełchatowa z perspektywy pani poseł oczywiście na początku zapytam, jak właśnie te sprawy się mają, jak to wygląda właśnie oczami pani poseł w Bełchatowie. Co się dzieje takiego najważniejszego, co jest godne uwagi? Oczywiście Polska jako kraj, nasza ojczyzna jest bardzo istotna, ale również ja mam swoją małą ojczyznę, czyli Bełchatów. Są sprawy, które są bardzo ważnymi sprawami. W tej chwili czekamy, bo w najbliższym czasie, mam nadzieję, powstanie odkrywka złoczyw, która pozwoli nam na bezpieczeństwo energetyczne dla całej Polski, bo elektrownia jest oczywiście zasilana węglem brunatnym. I to jest taki tak naprawdę temat przewodni, jeżeli chodzi o decyzje, jakie są podejmowane w Bełchatowie, więc też czekamy z niecierpliwością, wypatrujemy i mam nadzieję, że będzie ta decyzja po prostu pozytywna, żebyśmy mogli dalej realizować i starać się o koncesję. Czyli jak państwo słyszą, tutaj sprawy energetyczne w kontekście właśnie Bełchatowa są jednymi z tych głównych, a w kontekście politycznym w naszym kraju na pewno jedną z głównych spraw jest zatrzymanie dzisiaj rano Władysława Frasyniuka przez policję, doprowadzenie przed prokuratora zeznania. Trwały około 10 minut. Pan Władysław Frasyniuk został wypuszczony właśnie po tym czasie, a zeznawał w charakterze podejrzanego. Wiele komentarzy odnośnie tej sprawy, zarówno takich, które krytykują postawę policji, prokuratury, jak i takich, które wskazują na to, że nikt nie powinien stać poza prawem, się pojawiają. No i jak pani poseł do tej sprawy by się odniosła, bo to właśnie od samego rana tak naprawdę jeden z głównych tematów politycznych również w naszym kraju. Znaczy ja jestem zgorszona tym, że czasami politycy czy posłowie uważają się za nadludzi i uważają, że ich prawo po prostu nie dotyczy. I nie stawienie się dwa razy do prokuratury od tak, to uważam, że to jest po prostu coś niemożliwego. Jeżeli jest wezwanie, to takie jest wezwanie, trzeba po prostu wstawić się i przede wszystkim trzeba odpowiedzieć, jak to się działo, jak to przebiegało i przede wszystkim się wytłumaczyć. No jest to dla mnie niewyobrażalne i uważam, że prokuratura w tej sytuacji bardzo dobrze zadziałała. Zadziałała bardzo dobrze, ale ja mam takie wrażenie i też część komentarzy to potwierdza, że pan Władysław Frasyniuk z góry liczył właśnie na taki scenariusz. Padają słowa mówiące o politycznym teatrze w kontekście tej sprawy. Czy też pani poseł ma takie wrażenie, że ta sprawa była przez pana Władysława Frasyniuka obliczona właśnie na takie rozwiązanie, takie rozstrzygnięcie, z jakim mieliśmy do czynienia właśnie dzisiaj, czyli wejście do domu pana Frasyniuka około godziny 6 i wyprowadzenie go w kajdankach? Czyli każda sprawa w tej chwili jest jako oceniana jako polityczna i to mi się nie podoba, bo tak naprawdę, tak jak już wcześniej wspomniałam, każdy człowiek, każdy obywatel musi przestrzegać prawa, ale również politycy, posłowie i nie wstawienie się do prokuratury powinien się liczyć z tym, że taka sytuacja może mieć zajście. Z jednej strony może się liczyć, ale z drugiej strony teraz pytanie o konsekwencje. Czy też tutaj policja, prokuratura nie zareagowały zbyt pochopnie właśnie w kontekście tej takiej narracji, którą gdzieś środowiska, które nie sprzyjają rządom Zjednoczonej Prawicy, chcą promować nie tylko w naszym kraju, ale może przede wszystkim właśnie poza jego granicami, że właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Zjednoczonej Prawicy prowadzi te rządy taką twardą ręką. Pojawiają się komentarze, które wskazują wręcz na dyktaturę. Jakby pani poseł się do tych słów odniosła, no i właśnie do tego, że w kontekście tej sprawy powinniśmy na to wszystko uważać i być może prokuratura tutaj powinna zachować się troszeczkę inaczej. Raczej powściągliwie możliwe, ale tak jak mówię, nikt nie jest ponad prawem i w tym momencie każdy obywatel, jeżeli się wstawia na przesłuchanie jakiekolwiek, liczy się z konsekwencjami, że tak prokuratura może po prostu doprowadzić taką osobę na przesłuchanie, więc to jest taki sposób działania i to nie dotyczy tylko i wyłącznie polityka, ale również zwykłego obywatela. Nie możemy uważać, że polityk, poseł, senator czy jakaś inna osoba ma lepsze prawa i tego się musimy po prostu trzymać. Każdy obywatel jest równy. Jan Mosiński z Prawa i Sprawiedliwości na naszej antenie zauważył, że być może to jest szersza część, fragment właśnie szerszego planu dotyczącego tego, aby uderzać w rząd Zjednoczonej Prawicy, aby też w pewien sposób sparaliżować struktury naszego państwa. Czy pani poseł zgadza się z taką opinią?
Znaczy uważam, że trzeba walczyć o dobre imię Polski, trzeba walczyć o obywateli i pokazywać, że wszyscy są równi, po prostu. Wszyscy są równi, jak widać, drodzy państwo, ta równość wywołuje w przypadku zatrzymania pana Władysława Frasyniuka wiele komentarzy, o których już wspominałem, i na naszej antenie też pojawiały się cytaty z tych komentarzy. Nie wiem, czy pani poseł zapoznała się z fragmentem wypowiedzi na Twitterze Lecha Wałęsy, który mówi między innymi: Władku, trzymaj się, jestem z tobą, spróbuję przyjść po ciebie, jeśli to się będzie przedłużało. Apeluję jednocześnie do wszystkich naszych zwolenników o zdecydowany opór. Musimy znaleźć pałę na tego karakana. Niszczą nasz dorobek, z takim trudem osiągnięty, dzielą i kłócą naród. Czy takie słowa to są słowa, które nas łączą, czy wręcz dzielą, tak jak na końcu tego stwierdzenia właśnie pada? Przede wszystkim widzę, że tak naprawdę opozycja w tym momencie w ten sposób taką narrację wybiera, że wszystko, jakiekolwiek działania prokuratury w tej chwili, które są tak naprawdę działaniami, które powinny być wykonane, czyli tak jak mówiłam, dwa razy nie wstawienie się do prokuratury powoduje zatrzymanie. I w tym momencie każde takie działanie powoduje i taka informacja powoduje, że się dzielimy. No nie powinno to w ten sposób wyglądać. Powinniśmy być razem, powinniśmy się jednoczyć w różnych sprawach, a nie na zasadzie takich komentarzy, bo dla mnie to jest niewyobrażalne. Kolejne zdanie, które z mojej perspektywy jest bardzo niepokojące, to też opinia przewodniczącej Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer, która mówi o tym, że z jednej strony deklaruje wsparcie dla Władysława Frasyniuka, ale też tłumaczy jego zachowanie. Zdecydował się na obywatelskie nieposłuszeństwo, ale dlatego, że uważał, że sprawa ma charakter typowo polityczny, i tak jest. Skoro widać nierówne traktowanie przez prokuraturę, to nie dziwmy się, że Frasyniuk też nie widzi powodu, dla którego ma nie wykazać się obywatelskim nieposłuszeństwem. I to chyba słowo klucz, obywatelskim, czy dwa słowa, obywatelskie nieposłuszeństwo. To jest takie tłumaczenie właśnie, pani poseł, tego, że postępujemy wbrew obowiązującym przepisom prawa, jeżeli tylko znajdziemy sobie tak naprawdę jakiś nasz, być może nawet wyimaginowany powód. Znaczy przede wszystkim, tak jak mówię, jeżeli by taką sytuacja była ze zwykłym Kowalskim, nikt by się nim nie przejmował i nikt by nie komentował. To tak naprawdę uderzenia w jakiekolwiek opozycji, w jakikolwiek sposób w dobrą zmianę jest naprawdę złym rozwiązaniem, bo jeżeli ktoś próbuje walczyć o dobro imię Polski, wprowadza dobre ustawy i w taki sposób narracji, taki sposób niemerytoryczny, ale ataków tego rzędu są po prostu poniżej pasa i przede wszystkim nie świadczą o jakiejś dobrej woli opozycji tak naprawdę. No właśnie, jeżeli chodzi o opozycję, drodzy państwo, to też mnożą się kolejne przykłady afer związanych z poprzednimi rządami, właśnie afer, które miały miejsce, do których dochodziło właśnie w poprzednich latach. No i tutaj jeden z takich przykładów ostatnich dni, afera związana z prywatyzacją Ciech SA. No i tutaj pojawia się zatrzymanie. Jest wniosek również o aresztowanie byłego wiceministra skarbu Pawła T. i Tomasza Z. Są ma 24 godziny na podjęcie decyzji w tej sprawie, a przypomnijmy, że to zatrzymanie miało miejsce w poniedziałek przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. 6 osób wtedy zostało zatrzymanych i to są pierwsze osoby, które właśnie w tej sprawie zostały przez Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymane. Pojawia się właśnie pytanie w kontekście funkcjonowania naszego państwa, pani poseł, o czym świadczą takie sprawy, bo ta sprawa tutaj też została nagłośniona przez afery taśmowe, przez nagrania pana Kulczyka, który wskazywał, że będzie musiał tutaj wybadać grunt w kontekście prywatyzacji Ciechu, czy być może ktoś mu będzie przeszkadzał. Pojawia się też postać pana Donalda Tuska. Wiele nazwisk, bardzo ważnych nazwisk w kontekście funkcjonowania naszego państwa, a też te nagrania pokazywały przy również innych tematach, jak funkcjonowało, a raczej być może nie funkcjonowało nasze państwo. Znaczy ja jestem przerażona w ogóle tym, że przez tyle lat nasz majątek narodowy, państwowy był rozprzedawany w taki sposób. Przede wszystkim jest to dla mnie coś karygodnego, bo nie wyobrażam sobie, że majątek, na który pracowali nasi rodzice, nasi dziadkowie, w tym momencie został sprzedawany i to za tak zaniżone ceny. Myślę, że tutaj trzeba byłoby się zastanowić nad wszystkimi spółkami, które zostały sprzedane i sprywatyzowane w ostatnich latach. W samym moim mieście też były prywatyzowane spółki, gdzie
też mogły się pojawiać nieprawidłowości i chciałabym, żeby one też zostały zweryfikowane, bo ta sytuacja jest po prostu czymś nienormalnym, tak, że najbogatszy człowiek w Polsce, świętej pamięci, rozporządzał tak naprawdę władzą i robili sobie jakiś układ, dzięki temu zarabiali sobie dodatkowe pieniądze. To nie są, nie jest rozwiązanie, nie można w ten sposób działać. Ja się cieszę, że na chwilę obecną zostało to wstrzymane, że banki, jak również spółki są w tej chwili reprywatyzowane, czyli powracają do rąk państwowych i tak chciałabym, żeby to funkcjonowało, bo jeżeli spółka przynosi jak największe zyski, jest to druga w Europie spółka, Ciech SA, która miała naprawdę wyniki finansowe, nagle jest wyceniana w taki sposób, że jest sprzedawana tak naprawdę z taką stratą. 110 milionów to są pieniądze poważne. To są poważne pieniądze, ale z drugiej strony, proszę państwa, w kontekście 850 milionów przy aferze Amber Gold, to wydaje się tylko i wyłącznie taki miły dodatek, ale to nie zmienia faktu, że obie sprawy są poważne. No i właśnie, pani poseł, mamy do czynienia z ogromnymi tak naprawdę aferami, które są wyjaśniane, ale też być może do końca nie poznamy wszystkich zawiłości z nimi związanych, bo w przypadku na przykład właśnie afery Amber Gold cały czas do końca nie wiemy, kto tak naprawdę pociągał za sznurki. Mamy Marcina P., mamy Katarzynę P. jako tak naprawdę dwie osoby, te twarze całej tej afery, ale z drugiej strony też od wielu, wielu już miesięcy i w zasadzie lat pojawiają się informacje, zdania, które zdają się też być po prostu potwierdzone w kontekście zeznań, które są składane przed komisją śledczą do wyjaśnienia tej sprawy, że po prostu to byli figuranci, osoby, które miały wykonywać pewne polecenia tylko i wyłącznie, a nie decydować w sposób niezależny. Znaczy, przeraża mnie to, że tak naprawdę we wszystkie te afery, o których słyszymy, są powiązane tak naprawdę te same osoby. Nie mówię o osobach, tak jak tutaj Marcinie P. i jego małżonce, osobach, które były jakby na samym dole tej piramidy, ale osobach, które są po prostu na samej górze. To jest przerażające, że tak naprawdę ewidentnie było to w sposób bezczelny, sprzedawanie obywateli, sprzedawanie Polski i tak naprawdę sprzedawanie naszego majątku, bo przecież powiedzmy sobie szczerze, w aferze Amber Gold również chodziło o sprzedaż LOT-u, tak? I tak naprawdę spółka, która funkcjonowała w ten czas, była w bardzo ciężkim stanie, okazuje się, że w tej chwili ma zyski i kupuje nowe samoloty. O czymś to świadczy. To świadczy o tym, że jeśli się chce i rozsądnie podejdzie do sprawy, to można, drodzy państwo, można w jakiś sposób jeszcze ratować przecież polskie spółki, a na polskich spółkach, polskich przedsiębiorstwach powinniśmy też opierać naszą gospodarkę, bo wiadomo, że kapitał zagraniczny z jednej strony rzecz dobra, ale z drugiej strony nie można z nim przecież przesadzać. Bo nie możemy być kolonią w Polsce. Właśnie, i to, drodzy państwo, najlepsze słowa do podsumowania tej kwestii. Zastanawiam się jeszcze, pani poseł, w kontekście tych dwóch spraw, bo mówimy cały czas o wielomilionowych stratach dla państwa polskiego, też oszukanych ludziach w kontekście na przykład afery Amber Gold, czy też na przykład dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, ale i nie tylko przecież. Wielkie pieniądze, a w każdej praktycznie z tych spraw, prywatyzacja Ciechu, Amber Gold, czy właśnie reprywatyzacja, dzika reprywatyzacja, mam takie wrażenie, że państwo polskie nie tylko tworzyło parasol ochronny nad tymi sprawami, jak to często się właśnie mówi, ale wręcz miało swój współudział w tych sprawach. Jak to wygląda z perspektywy pani poseł? Znaczy, jak najbardziej. Jest przerażające to, że osoby tak jak naprawdę, osoby władne, osoby, które tak naprawdę rządziły w naszym państwie, jak również osoby, które miały tak naprawdę największy wpływ i największą wiedzę na temat wszystkich spółek, potrafiły takie rzeczy robić, czyli okradać swoje własne państwo. I teraz trzeba byłoby się zastanowić, czy to było i wyłącznie ich decyzja, czy to było jeszcze jakaś inna większa afera, która powodowała, że Polska miała być właśnie krajem tylko i wyłącznie składającym się z pracowników, mieć tutaj tylko i wyłącznie oddziały różnych dużych firm, a nasze narodowe dobra po prostu, żeby upadały. No. Mówimy o pieniądzach, o ogromnych pieniądzach, drodzy państwo, i o kradaniu właśnie z nich naszego kraju, ale ja mam takie wrażenie, że przez kilkadziesiąt ostatnich lat byliśmy też w pewien sposób okradani z pamięci historycznej, z prawdy historycznej. Tutaj
właśnie poruszam te kwestie w kontekście relacji polsko-izraelskich, które są w ostatnim czasie mocno napięte za sprawą nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Chyba wszyscy mają nadzieję, że w końcu dojdzie do pewnego porozumienia między Polską a Izraelem w kontekście tej sprawy, bo też nie ulega wątpliwości, że z naszej perspektywy mamy jednak rację. Wydaje się, że tutaj emocje przede wszystkim w kontekście Izraela odegrały tę najważniejszą rolę, a nie zdrowy rozsądek, bo te rozmowy, które powinny być prowadzone, ewentualne wyjaśnienie wątpliwości, wydaje mi się, że powinny być właśnie odbyte w kuluarach na poziomie dyplomacji, a nie na poziomie tabloidów, gazet, mediów, co się dzieje praktycznie od początku, kiedy padły pamiętne słowa ambasador Izraela Anny Azari. Dokładnie, jest to przerażające, ale chciałabym też podkreślić, że jakiś czas temu oglądałam film na YouTube, gdzie obywatel chodził po mieście i pytał się właśnie w Izraelu obywateli, co myślą o obozach koncentracyjnych. I przerażało mnie to, że tak naprawdę tam zwykli obywatele mieli świadomość i cały czas podkreślali, że to Polacy zabijali w Holokauście Żydów. To było dla mnie przerażające i uświadamiające się, że tak naprawdę uświadomiło mnie to, że tak naprawdę oni mają tak już, tak są wyuczeni, taką mają świadomość, że ciężko będzie im zmienić tak naprawdę wizerunek naszego kraju. My jako Polacy naprawdę bardzo dużo walczyliśmy, mieliśmy naprawdę trudną przeszłość, bardzo mocną historię. Powinniśmy się z tego cieszyć, a w tym momencie jesteśmy atakowani z każdej strony, gdzie tak naprawdę historia nasza podkreśla, że bardzo dużo ludzi pomagało w czasie wojny Żydom, współpracowali z Żydami, ale no Żydzi też nie do końca byli uczciwi, bo są przecież miejsca, gdzie chociażby Kaniuchy, gdzie zamordowano, wybito tak naprawdę Polaków, całą wioskę polską, gdzie tak naprawdę były to oddziały sowieckie i żydowskie, więc o niektórych rzeczach chce się pamiętać, o niektórych pamięć się zaciera, więc dla mnie to jest niewyobrażalne. Jeżeli faktycznie były osoby, są alkoholicy, są mordercy w Polsce, są pojedyncze osoby, które faktycznie mogły nie postępować zgodnie z kodeksem etyki, postępowały źle, ale to nie można generalizować i powiedzieć, że my Polacy jesteśmy źli. Nie. No właśnie, drodzy państwo, trudne są relacje poszczególnych państw właśnie na poziomie tej prawdy historycznej, bo chyba każde państwo też, mam takie wrażenie, szczególnie jeżeli chodzi o na przykład Niemcy, chciałoby w pewien sposób na poziomie przynajmniej mediów i pewnych fundacji, pewnych środowisk tę pamięć historyczną troszeczkę przedstawiać w inny sposób. No ale cóż, to też temat na zupełnie inną rozmowę i inny czas. Drodzy państwo, moim państwa gościem Małgorzata Janowska, Partia Republikańska. Bardzo serdecznie dziękuję pani poseł za wizytę w naszym studiu, a ja, drodzy państwo, zachęcam do pozostania z nami, bo tuż po przerwie w tym studiu pojawi się redaktor Wojciech Biedroń, portal wpolityce.pl, i porozmawiamy między innymi o kwestiach związanych z warszawską reprywatyzacją, ale też w tym kontekście, drodzy państwo, o dużej ustawie reprywatyzacyjnej, o tym, czy będzie, czy też nie. To wszystko po przerwie. Zapraszam, aby państwo zostali z nami.